Cześć! Dzień dobry, Jan Piotkiewicz, Bike Show Witam Was w kolejnym odcinku. Dużo u nas ostatnio było relacji z wyjazdów, vlogów, podróży I ogólnie rzecz biorąc dużo się działo poza Krakowem. Natomiast czas najwyższy trochę. Usiąść w jednym miejscu i podsumować wrażenia, jeżeli chodzi o testy różnych gadżetów, akcesoriów i części, które przez ostatnie tygodnie i miesiące gdzieś się u nas odbywały. No i dzisiaj lecimy z tematem, który myślę, że dla wielu osób był gdzieś w czołówce tych najbardziej interesujących i pytania dotyczące tych rzeczy pojawiały się najczęściej. Więc porozmawiamy sobie dzisiaj o wnioskach z testu nowych okularów od marki Van Ryzel, czyli marki należącej do Decathlon. I pytanie, które pada gdzieś w tytule tego filmu, czy zwłaszcza model fotochromowy to najlepsze fotochromy, jakie na rynku można kupić za około 300 zł? Zobaczymy. Lecimy. Zauważyłem, że ostatnio coraz częściej pojawiają się na rynku nowe okulary, właśnie w granicach około 300 zł. Jest to taka półka cenowa, która dla wielu osób wydaje się takim pomostem pomiędzy z jednej strony takimi najtańszymi okularami za sto kilkadziesiąt zł, a z drugiej strony okularami dużo, dużo droższymi od topowych producentów. I zauważyłem, że często jest tak, że właśnie kiedy pytacie o jakieś okulary. Które mają być już trochę lepsze, to celujecie właśnie w okolice 300 zł. Więc myślę, że nieprzypadkowo coraz więcej okularów właśnie w tym przedziale cenowym się pojawia. Jest to przedział, w którym oczekujemy już zdecydowanie lepszych parametrów, lepszej jakości niż takich podstawowych okularach. A co najważniejsze, już w tym przedziale cenowym też patrzymy na to, aby i design okularów był taki troszeczkę bardziej zaawansowany pachnący aktualnymi trendami, a nie trącący myszką, jak w przypadku takich okularów za często 100, to kilkadziesiąt złotych, gdzie design leży gdzieś w ogóle odłogiem, a tak naprawdę ważne jest tylko to, żeby okulary w miarę działały i wyglądały tak jak 10 czy 15 lat temu. Konkurencja jest coraz większa, ja Wam jakiś czas temu pokazywałem chociażby okulary polskiej marki Tripout Optics, były też okulary Uwexa, aczkolwiek ten model, który ja Wam prezentowałem, był trochę droższy, bo kosztował ponad 400 zł. Natomiast Uvex też w ofercie ma okulary za 300 zł z górką, więc konkurencja jest coraz większa. Natomiast nie da się ukryć, że Van Ryzel, czyli marka należąca do Decathlona, wjeżdża z mocnym przytupem w tym przedział cenowym, ponieważ poniżej 300 zł oferuje nam okulary ze szkłami fotochromatycznymi. W zasadzie modele, które ja testowałem, te nowe modele są dwa. Obydwa mają w nazwie 920, natomiast model. 900, Roder 920 bez dodatku fotok jest po prostu modelem ze zwykłymi szkłami o kategorii trzeciej. Ten model kosztuje 249 zł. No i jest wariant fotochromatyczny, który kosztuje niespełna 300 zł, 300 zł bez złotówki. No i cóż, myślę, że to co Was najbardziej interesuje to szkła... Fotochromowej, okulary wersji fotochromowej. One na pierwszy rzut oka nie różnią się wiele od wersji tej z stałym poziomem przyciemnienia. Zresztą zobaczcie to za chwilkę. Tak naprawdę najważniejsza różnica, jeśli chodzi o stronę wizualną, jest taka, że one na początku, podejrzewam, że otworzycie je w jakimś pomieszczeniu, są troszeczkę jaśniejsze, bo są mniej przyciemnione i ta. Boczna ścianka z nauszników, zauszników jest przezroczysta. To tworzywo jest przezroczyste w wersji zwykłej, ono jest po prostu czarne. Pierwsze wrażenie, kiedy weźmiemy te okulary do ręki, jest bardzo dobre, bo muszę Wam przyznać to szczerze, że są to jedne z lepiej wykonanych okularów w tym przedziale cenowym, jakie trafiły do mnie tak naprawdę kiedykolwiek. Nawet nie powiem, że ostatnio, ale kiedykolwiek. Taki pierwszy dla mnie najważniejszy test, jeżeli chodzi o pierwsze wrażenie dotyczące okularów, no to jest test rozginania i dziwnych dźwięków. I popatrzcie, te okulary praktycznie nie wydają żadnych podejrzanych dźwięków, i są przy tym wszystkim dość elastyczne. One same w sobie nie są wielkie. Zobaczcie, kiedy ja je ubieram na moją twarz, ja mam raczej wąską twarz. Ja wiem, że standardy się ciągle zmieniają. Część osób uważa, że okulary są cały czas za duże, że te nowe trendy okularów to są po prostu wielkie okulary spawalnicze. Natomiast uwierzcie mi, że te okulary naprawdę nie są duże. Nawet na osobę o dość wąskiej twarzy, tak jak ja, wydaje mi się, że wyglądają w sposób w miarę znośny. Duże znaczenie ma tutaj fakt, że te okulary nie mają ramek, więc one wizualnie po prostu na twarzy wyglądają nieco lżej, mniej rzucają się w oczy. Są to zarówno w wersji fotochromatycznej, jak i w wersji tradycyjnej szkła już z efektem lustrzanym. Co będzie miało duże znaczenie, ale o tym dojdziemy za chwilę. Jeżeli chodzi jeszcze o pierwsze wrażenia i jakość, mamy tutaj na załóżnikach gumowane powierzchnie, więc one naprawdę dobrze trzymają się pasków kasku. Pamiętajcie, okulary zakładamy na paski kasku. Są proste, w związku z czym łatwo je założyć jakoś tak, żeby Wam tutaj gdzieś się nie zaginały w jakieś dziwne miejsce. A przede wszystkim te elementy nie są bardzo długie, w związku z czym ja praktycznie z żadnym kaskiem nie mam problemu, żeby mi te okulary gdzieś wbijały się w jakiś element, chociażby regulacji kasku kasku. Natomiast jest z nimi problem, jeżeli chodzi o właśnie ergonomię, jeżeli już o tym mówimy. Ponieważ noski nie mają regulacji, jeżeli chodzi o szerokość. One są nieźle wykonane, są gumowe, natomiast nie posiadają regulacji, jak widzicie. Która by pozwalała nam je zwężyć lub rozszerzyć. No i będzie to miało pewien plus, ponieważ ja uważam, że ten taki domyślny poziom rozszerzenia jest dość wąski, ponieważ osoby, tak jak mówiłem o mniejszej twarzy, będą zadowolone, bo te okulary będą im dobrze leżały na nosie. Natomiast jeżeli macie trochę większy nos, tak na przykład jak ja, to okulary Wam się z automatu układają trochę wyżej na nosie. Efekt jest taki, że po pierwsze to trochę czuć. I jeżeli ja bym chciał je ustawić tak, żeby było mi wygodnie, to muszę je dać troszeczkę do góry i wtedy niestety oczy nie są wystarczająco dobrze od dołu chronione przed podmuchami powietrza. Efekt jest taki, że po prostu kiedy robi się chłodniej, kiedy jedziecie na przykład szybciej na zjazdach, no to zaczynają Wam uzawić oczy. I to jest lekki problem, którego by nie było, gdyby tu była regulacja szerokości nosków, ponieważ wcale nie uważam, że te szkła są jakoś bardzo małe. Mógłbym sobie te okulary opuścić troszeczkę na nosku, byłoby lepiej. Natomiast tak jak mówię, ten problem dotyczy przede wszystkim Osób, które mają trochę szerszy nos, weźcie to pod uwagę. Sama ich możliwość rozginania jest całkiem dobra i naprawdę da się je ubrać, nawet jeżeli macie trochę szerszą twarz. Tutaj nie dzieje się nic dziwnego, nie sprawia to wszystko wrażenia, że miałyby się te okulary zaraz rozsypać. Jakość szkieł i efekt właśnie przyciemniania, który tutaj mamy, to jest coś, co u mnie ma i plusy, i minusy. I to jest właśnie temat najbardziej kontrowersyjny, jeżeli chodzi o te okulary. Bo to działa. One naprawdę się rozjaśniają, naprawdę się przyciemniają. Natomiast y, muszę uwzględnić w ocenie tych okularów to, dlaczego wiele osób ubiera okulary fotochromatyczne i w ogóle wybiera tego typu okulary. Ponieważ często chcecie mieć okulary, które będą się nadawały zarówno na słoneczny dzień, jak i będą się nadawały na przykład na kiepską pogodę, ale też często na przykład szukacie tego typu okularów, żeby one na przykład nadawały się też do jazdy na rowerze górskim, na gravelu, albo na przykład, żeby nadawały się do jazdy. Później, czyli może nie tyle po, po zmroku, ale już w czasie, kiedy robi się szaruwa, kiedy jest po prostu ciemniej. Te, te okulary tak naprawdę obsługują poziom rozjaśnienia od kategorii pierwszej do kategorii trzeciej, czyli w maksymalnym poziomie przyciemnienia są w stanie zatrzymać dużo światła. Natomiast trochę wbrew temu, co pisze producent, moim zdaniem, kiedy mówimy o okularach najbardziej rozjaśnionych, kiedy one miałyby być prawie że przezroczyste, kiedy one są w tej kategorii pierwszej. To moim zdaniem jest problem z kontrastem. To nie są szkła, w których komfortowo jeździ się na rowerze górskim w lesie, w których komfortowo jeździ się na gravelu po lesie, albo w których komfortowo jeździłoby się po zmroku, bo przede wszystkim dlatego, że troszeczkę gubi się kontrast. Nie jest bardzo ciemno, natomiast faktycznie, kiedy popatrzycie na ziemię, na korzenie, na jakieś tego typu przeszkody, to jest trochę zbyt ciemno. Tamten kontrast jest pogubiony, nie widać wielu elementów. Ja po prostu nie czuję się w tych okularach w takich warunkach komfortowo. Zdecydowanie lepiej sprawdzają się. Okulary pewnej dużej firmy, których używam, stworzone stricte pod rower górski, gdzie faktycznie kontrast w warunkach kiepskiego oświetlenia jest po prostu lepszy. No i tutaj też dochodzimy do rzeczy, która moim zdaniem jest bardzo ważna i wydaje mi się, że jest związana z faktem, że mamy tutaj ten efekt lustrzany, który de facto nic nie daje, sprawia, że okulary wyglądają modnie, natomiast efekt lustrzany ma pewne konsekwencje które wymagają sporo inżynierii i niestety też trochę wyższej ceny okularów, żeby się tych efektów pozbyć. Pierwszy efekt jest taki, że te okulary są bardziej podatne na porysowanie i producent sam to pisze, żeby uważać przy e, ich czyszczeniu, nie czyścić ich na sucho i generalnie po prostu dbać o nie, ponieważ szkła lustrzane są bardziej podatne na porysowanie i to widać, bo te okulary były jeżdżone przez około miesiąca. Ja dbam o okulary, naprawdę dbam, zawsze je przechowuję, nie tylko w samym futerale, ale też w takim miękkim etui, które dostajemy z okularami. No i już pierwsze takie trochę głębsze rysy się pojawiły na tych okularach, a przypominam, że jeździłem w nich głównie na szosie i troszeczkę na gravelu, żadnego hardkorowego MTB. Natomiast problem jest taki, że te lustrzane szkła powodują dwa efekty. Pierwszy jest... Dość irytujący, ale da się z nim żyć. Czyli w pewnych warunkach oświetleniowych możecie mieć poczucie, że odbijają Wam się po prostu policzki i oczy na dole szkieł. Czyli macie takie poczucie, jakbyście widzieli zarys swojej twarzy w, w okularach. To nie jest zawsze wyczuwalne. Myślę, że może niektórzy tego nawet nie odczują. To pojawia się w pewnych specyficznych warunkach oświetleniowych. Natomiast inny problem jest bardziej odczuwalny, ponieważ te okulary mają moim zdaniem ogromny problem z rozbłyskami. Jeżeli jedziecie w jakiś tam sobie jasny dzień gdzieś na szosie, nie jest to aż taki duży problem. Natomiast Natomiast, kiedy zaczynacie jeździć w szarówę, w dzień, kiedy na przykład jeździcie na szosie i są światła samochodów, światła stopu, to pojawiają się bardzo męczące rozbłyski na szkłach. Pierwszy efekt był taki, że kiedy ja jechałem sobie na rower w tych okularach, kiedy je Otworzyłem, wypakowałem, były nowe, jechałem sobie na rundkę, jechałem samochodem, żeby dojechać do miejsca startu. Ja w takich warunkach bardzo często robię tak, że po prostu zakładam okulary już w aucie i prowadzę samochód w okularach rowerowych i musiałem te okulary zdjąć po 5 minutach, ponieważ chociażby światła stopu samochodów przede mną były widoczne po 4-5 razy w szkłach. Po prostu one się odbijały kilka razy i jest to bardzo, bardzo męczące dla. Oczy, oczywiście powiecie, że to nie są kulary do jazdy samochodem. No pewnie tylko, że jakbyście chcieli też pojeździć na rowerze, na przykład jesienią albo zimą, rano, wieczorami albo po prostu po zmroku, czy w dzień z kiepską pogodą, to te światła samochodów też będą i będą was tak samo męczyły, kiedy będziecie jechali na szosie. Jest to bardzo irytujące, nie przeszkadza w pełni słoneczny dzień, nie przeszkadza może, jak jesteście gdzieś poza drogą publiczną, ale niestety przeszkadza, kiedy jeździcie w ruchu i światło jest gorsze. Co więcej, kiedy jedziecie do lasu, na przykład, jest dużo rozbłysków światła gdzieś między to efekt jest taki sam. Nagle widzicie gdzieś między drzewami jakieś dziwne, czerwone rozbłyski. Nie powiem, że czerwone kształty, bo to brzmiałoby przerażająco, ale naprawdę widać dużo dziwnych rzeczy w tych okularach, więc kiepsko sobie radzą z rozbłyskami, jeżeli chodzi o światło. Natomiast sam efekt fotochromów jest. Dobry i śmiem twierdzić, że jest najlepszy w swojej e, klasie. Natomiast e, te szkła nie są pozbawione wad, co trochę mnie skłania do takiej refleksji, że to są najlepsze fotochromy do 300 zł na rynku. Natomiast za 300 zł nie da się po prostu kupić naprawdę dobrych fotochromów. Więc zakup tych okularów wymaga pełnej świadomości tego, jakie wady te szkła mają. Ok, czyli mamy już za sobą szkła... Fotochromatyczne. Teraz czas na te okulary tańsze za niespełna 250 zł, czyli RODE R920 w wersji nietfotochromowej. To są szkła kategorii trzeciej, czyli potrafiące zatrzymać do 88% światła. Jeżeli chodzi o stronę wizualną, są dokładnie tymi samymi okularami o różnicach, wam powiedziałem, czyli mamy tutaj po prostu czarne. Boczki, a nie przezroczyste. No i same szkła wyglądają może trochę inaczej, przez to, że są po prostu ciemniejsze. Te okulary w tej chwili są w pełni rozjaśnione, dlatego wydają się jaśniejsze. Natomiast jeżeli byśmy te okulary wystawili na słońce, to te się przyciemnią, będą miały bardzo, bardzo podobny kolor szkieł jak te okulary. To są dość ciemne okulary. Kategoria trzecia to dość ciemne szkła i to znaczy, że będą to świetne szkła na szosę. Zresztą nikt tego nie ukrywa, sama nazwa Road Air tutaj wskazuje nam, że są to okulary szosowe. I uważam, że te okulary są takie, że ciężko mieć wobec nich zastrzeżenia. Uważam, że są to naprawdę jeden z ciekawszych i lepszych okularów za około 240 zł, jakie na rynku można kupić. Fajna jakość wykonania, nic nie trzeszczy. Trzeba pamiętać o tych samych wadach, o których trzeba pamiętać w przypadku tamtych okularów, czyli brak regulacji noska. Jeżeli macie szerszy nos, to może być problem. Natomiast bardzo dużo okularów na rynku w tej cenie jest po prostu albo wielka, albo w jakiś inny sposób nie pasuje osobom o trochę mniejszej szerokości twarzy. W tych okularach wydaje mi się, że każdy wygląda w sposób w miarę poprawny, no normalny. Nie rzuca się to tak bardzo w oczy w dużej mierze dzięki temu, że nie ma tutaj ramek i naprawdę gdyby jeszcze ten nosek był regulowany, to śmiem twierdzić, że byłyby to okulary, właśnie których mógłbym powiedzieć, że je zakładam i o nich zapominam. Przez to, że ten nosek jest na mnie troszeczkę za wąski, no to mam trochę problem, bo tak jak mówiłem, podwiewa mi, mam zawienie oczu przy większych prędkościach, więc troszeczkę to irytuje. Natomiast jakość wykonania, też jakość tych szkieł, bo kiedy jedziecie na szosie słoneczny dzień, kontrast jest naprawdę dobry i te szkła działają. To, co sobie tutaj Van Riesel określa jako szkła high definition faktycznie działa. To są dobrej jakości szkła, jeżeli chodzi o optykę, ten efekt problemów z rozbłyskami nie jest tak mocno widoczny jak w przypadku szkieł fotochromowych. W pewnych specyficznych warunkach, na przykład, kiedy zbliżamy się do zmroku i pojawiają się światła samochodów, też jakieś rozbłyski się pojawiają, ale one nie są wtedy aż tak bardzo irytujące, ponieważ wtedy bardziej przeszkadza Wam fakt, że te szkła robią się po prostu ciemne, bo są szkłami do jazdy na szosie w słoneczny dzień. Więc gdyby patrzeć na to przez pryzmat takich kategorii, takich wymogów, no też te szkła sprawiają, że ciężko się do nich przyczepić. Jeżeli chodzi o odporność na zarysowania, ona jest przeciętna i tutaj troszeczkę oddaję, zwracam szacunek Van Rysselowi za to, że sami piszą o tym, żeby bardzo uważać przy dbaniu o te szkła, bo szkła lustrzane są bardziej podatne na porysowanie i są podatne bardziej, trzeba na to uważać. Natomiast przynajmniej, jeżeli chodzi o taką stronę jakości wykonania, nie mam tej podejrzeń i podstaw do sądzenia, że tutaj zaraz coś się połamie, rozpadnie i tak dalej. Na koniec oczywiście jeszcze informacje praktyczne, czyli w zestawie z okularami, poza samymi okularami, dostajecie takie etui, niezależnie od tego, czy to będzie wersja fotochromowa, czy zwykła, to etui będzie wyglądało tak samo, różnicą będzie ta naklejka. Ta naklejka zresztą jest trochę problemem, bo ona generalnie rzecz biorąc ciężko się odkleja. No, trzeba się bardzo postarać, żeby ją odkleić, tak żeby nie zostawić śladu, trzeba to czyścić. No ale cóż, dekatlon ma taką politykę, że tnie koszty, gdzie się da, czyli okulary. Tak kupujecie, nie ma żadnego pudełka gdzieś dodatkowego, więc siłą rzeczy trzeba było jakoś pokazać, jaki to jest model, więc mamy taką naklejkę, którą trzeba odkleić. No i w środku z okularami macie jeszcze taki woreczek, do którego wkładacie okulary. Nie ma żadnej dodatkowej szmatki, na przykład do czyszczenia okularów, więc jeżeli chcecie okulary sobie wyczyścić, wykorzystując elementy, które dostarcza Wam Van Ryzel, no to właśnie trzeba korzystać z tej. Z Takiego woreczka, bo on jest taka, takiego materiału jak ściereczki do okularów, więc spokojnie da się tym okulary wyczyścić. Żadnych więcej bajerów nie dostajecie, tak to po prostu wygląda. No nie da się ukryć, że tutaj cała cena i nacisk producenta poszedł na to, żeby zrobić okulary naprawdę przyzwoitej jakości, wyróżniające się na rynku pewnymi elementami, jak chociażby ten możliwość fotochromatycznych szkieł w tej cenie. Plusy największe moim zdaniem, generalna jakość wykonania, która nie sprawia wrażenia, że coś się ma zaraz rozlecieć i po prostu jest nieźle. Jeżeli chodzi o odporność zarysowania, no to daje tak... Czwórkę na, na 6. Znam okulary, które się bardziej rysują, znam też takie, które są bardziej odporne. Nie ma tragedii. Jeżeli chodzi o parowanie, jest całkiem przyzwoicie. Zresztą, Van Riesel jest tego bardzo tej dumny, że okulary mają powłokę Antifog i ma być z tym nieźle. Jest nieźle. Faktycznie, kiedy się zatrzymacie w bardzo wilgotny dzień albo jesteście bardzo spoceni, no to okulary będą się pokrywały mgiełką, natomiast wystarczy ruszyć, aby tam mgiełka znikała. Nie jest to tak dobry poziom ochrony przed parowaniem jak w przypadku Topowych szkieł, topowych producentów, gdzie czasami, e, kiedy stoimy nawet, widać jak pod wpływem oddechów szkła same odparowują. Tutaj trzeba się troszeczkę ruszyć, natomiast nie ma z tym problemu. Nie, nie zwracacie specjalnej uwagi na parowanie, czyli ten problem tu jest bardzo, bardzo mały. No i tak naprawdę pozostaje największy problem, który no, sam Wam tutaj nazwałem w szkłach fotochromowych, czyli problem z tymi rozbłyskami. Czyli jeżeli myśleliście o tym, żeby takie okulary kupić do jazdy faktycznie również w ruchu ulicznym, w kiepską pogodę, po zmroku, no to będzie z tym problem przez bardzo irytujące rozbłyski. Natomiast jeżeli chcecie jeździć na przykład na gravelu, w gorszą pogodę, ale nie w lesie, tylko po szutrach i tak dalej, no to możecie być z tych okularów, myślę, całkiem zadowoleni. Tylko trzeba sobie zdawać sprawę z pewnych konkretnych minusów, jakie one mają, no i też wartość się wybrać do sklepu i sobie te okulary zmierzyć, żeby zobaczyć, czy nie będą po prostu za wąskie na wasz nos. Bo tak jak mówiłem, regulacji nie ma. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania dotyczące tych okularów, napiszcie w komentarzach. Postaram się jeszcze pomóc. Coś dodać, coś uzupełnić, bo zawsze jest tak, że o czymś zapomnę. Wiem, że czasami interesują Was wątki, które dla mnie nie są oczywiste i zawsze wtedy postaram się pomagać. Więc dzięki za uwagę, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to dajcie łapkę w górę. Pamiętajcie, że dając łapkę w górę albo w dół nie oceniacie okularów, tylko moją pracę i wiedzę, którą uzyskujecie ode mnie. No i cóż, zachęcam Was do subskrypcji kanału i do zobaczenia już wkrótce przy okazji kolejnych testów i materiałów.